To jest raj i spełnienie dla każdej kobiety. Na szczęście jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby wyszła stąd panna młoda, która jest niezadowolona. To jest ten moment, w którym już chciałabyś się zobaczyć. Nie mogę się doczekać. Mam na imię Ilona, obserwuję panią Izabelę na Instagramie, oglądam też jej programy wcześniejsze na TVN Style, jak również na YouTubie obserwuję wszystkie odcinki, które są emitowane. Zanim tutaj się pojawiłam, myślałam, że to jest nieosiągalne dla mnie, że jednak i ceny, i te suknie nie będą dla mnie odpowiednie. Ale moje pierwsze wrażenie, jak tutaj się pojawiłam, no wielkie zaskoczenie, całe to miejsce jest dopracowane, wszystko jest takie piękne i wydaje mi się, że jednak każda kobieta znajdzie coś dla siebie. To jest raj i spełnienie dla każdej kobiety. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Izabela, bardzo mi miło. Ilona. Witam w moim Concept Store. Przepiękne miejsce, naprawdę. Jestem tu pierwszy raz przypadkowo, ale aha, jest przepiękne. Robi ogromne wrażenie to miejsce, naprawdę. To przychodzi się tutaj po to, żeby znaleźć tą suknię, ale no, dodatki tworzą całość i ta biżuteria przepiękna, przepiękne kolczyki, torebki, buty. Bardzo często bywam tutaj u siebie w Concept Store. Po pierwsze, dlatego, że świetnie się tutaj czuję, jest to moje ulubione miejsce. A po drugie, tak naprawdę bardzo cenny jest dla mnie kontakt z pannami młodymi. To, że mogę się z nimi spotkać, porozmawiać, doradzić, to jest dla mnie bardzo cenne. Tak naprawdę dla nich stworzyłam to miejsce, więc najważniejsze jest dla mnie to, jak one odbierają to miejsce, dlatego ja po prostu muszę tutaj być. Natomiast osobą, która jest tutaj zawsze, jest pani Małgosia, która tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za cały Concept Store. To co, będziemy dzisiaj wybierać jakąś suknię ślubną? Tak, byłabym bardzo szczęśliwa, jeżeli pomogłabym pani w wyborze tej wymarzonej sukni. Jesteś tu przypadkowo, ale mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tę wymarzoną suknię ślubną. Oczywiście pomoże mi dzisiaj pani Małgosia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak najbardziej pomogę pani Izabeli wybrać dzisiaj pani wymarzoną suknię. Może poproszę kurtkę, odwieszę. Tak, zacznijmy od początku, czyli zabieramy okrycie wierzchnie i przyjrzymy się zaraz sylwetce i pomyślimy, jaka suknia by tu najlepiej pasowała. Dobra? Na pewno. Mam nadzieję, że pani mi pomogą wybrać suknię. Zawsze patrzymy, jaka jest figura, jaka jest uroda. I ja już gdzieś w głowie mam, co jest dla tej pani będzie fajne i zaskoczenie daję jako któraś suknia z kolei, żeby tak delikatnie klientka się przekonała, bo często pani mówią, że nie, księżniczka nie, tak? Ja chcę mieć prostą suknię, natomiast okazuje się, że w księżniczce jest super, że to jest idealny fasol dla tej właśnie wybranej pani młodej. No dobra, to pierwsze pytanie, czy mierzyłaś już kiedyś suknię ślubne? Nie będzie to mój pierwszy raz. I jak? Jestem bardzo podekscytowana, mam nadzieję, że pomoże mi pani w wyborze. Tak, tutaj jestem i tak naprawdę po to stworzone jest to miejsce, ale zanim przejdziemy do tego najfajniejszego momentu, czyli mierzenia, to muszę się jeszcze dowiedzieć, czy masz jakieś takie swoje marzenia związane z tą suknią ślubną? Plany na to, jak ona ma wyglądać? Czy jest to wybrany kolor, kształt, czy nie masz zielonego pojęcia? To jest mój pierwszy raz przymierzenie sukni ślubnej, to jest tak, to jest pierwszy raz w moim życiu. Jest to dla mnie ogromny stres, bo każda kobieta, wydaje mi się, od maleńkiej dziewczynki marzy o tym, żeby przymierzyć tą jedyną suknię
w swoim życiu, ale myślę, że tutaj panie pomogą mi rozładować napięcie i na pewno pozwolą mi poczuć się wyjątkowo i uspokoić moje emocje. Nie mam aż tak w 100% określonej sukni, jaką bym chciała, jednak nie lubię takich typowych księżniczek. Wolałabym, żeby coś było bardziej dopasowanego, wydatniało plusy mojej figury. Myślałam o jakimś rękawku delikatnym, z koronki. Mogą być lekkie ozdoby, ale też nie lubię, żeby było bardzo dużo, żeby się dużo działo na tej sukni. A czemu chcesz rękawy? To jest kwestia, że po prostu podobają ci się projekty z rękawami, tak, czy to coś chcesz koniecznie zasłaniać? Nie, nie, nie. Bardzo mi się podobają suknie z delikatnym rękawkiem. Taką wiełką, żeby nie był to bardzo zabudowany, ale żeby taka była delikatna. A czy suknia musi być biała, czy możemy trochę szaleć z kolorami? Mogą być inne kolory. No dobra, to już mamy jakieś pojęcie, możemy zacząć działać. Postaram się dobrać coś, co będzie pięknie wyglądało na twojej figurze. Podkreśli te atuty. No i mam nadzieję, że zakochasz się w tych moich propozycjach. Chodź, zapraszam. Na szczęście jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby wyszła stąd panna młoda, która jest niezadowolona. Chyba bym do tego nie dopuściła. Na pewno bym do tego nie dopuściła. Tutaj na miejscu wszyscy pracują na to, żeby panna młoda wyglądała najpiękniej, jak to jest możliwe. Rozpoczynamy od wybrania sukni ślubnej, poprzez makijaże, fryzury próbne, po te finalne, więc wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Dodatkowo ja to nadzoruję, więc musi być tip-top. Tutaj po prostu spełniamy marzenia. Ilona, mam dla ciebie pierwszą suknię. Jak widzisz, ma delikatny rękawek, o którym wspominałaś. Jest bardzo delikatna, zobacz, niby cała zakryta, ale jest tutaj bardzo dużo elementów transparentnych. Ciekawa jestem, jak się będziesz czuła z taką siateczką na ciele. Mamy dużo tutaj kwiatuszków, które są właśnie odstające, czyli ten motyw trójwymiarowy, który jest teraz bardzo modny. I plecy masz całe zakryte, zapinane na guziczki. I chciałabym, żebyś po prostu ją ubrała jako pierwszą i powiedziała mi, jak się w niej czujesz, i potem będziemy dobierać każdą kolejną suknię. Dobrze. Na bazie twoich uczuć i tego, co zobaczysz w lustrze, dobra? Okej. No dobrze, świetnie. To ja poproszę pani Małgosiu i pani Małgosia pomoże ci założyć suknię. Zostawiam cię w najlepszych rękach. Zapraszam. Przyszła panna młoda, zazwyczaj tutaj spędza godzinę czasu albo nawet i więcej. Ale w przeciągu godziny jesteśmy naprawdę w stanie dobrać odpowiedni fason i wymarzoną suknię. No i jak wrażenia? Myślę, że ta decyzja odnośnie rękawka to jednak nie był pomysł dziesiątkę, więc zdecydowanie jest tutaj chyba troszkę za bardzo zabudowana. I dół myślę, że mógłby być troszkę bardziej dopasowany. Mniejszy. Tak, tak. Zdecydowanie jest, tutaj jestem taka za duża. Jest tego za dużo tutaj, tych warstw. No jednak okazało się, że to, co miałam w głowie, co było moim marzeniem, nie do końca do mnie pasuje. Była zbyt zabudowana i czułam się w niej, nie czułam się swobodnie. No dobra, jeśli chodzi o rękawy, to zaraz spróbujemy kolejnej sukni zupełnie bez rękawa, żeby po prostu poczuć te różnice. Dekolt, no w większości sukien tak naprawdę ten dekolt jest zdecydowanie bardziej wycięty niż w tej. Jeśli chodzi o dół, to dół praktycznie w każdej sukni może mieć nieco zmniejszoną objętość, ale zawołam naszą krawcową, to od razu powie, jakie mamy możliwości ruchu, bo to, co będzie tyczyło się tej sukni, pewnie będzie tyczyło się również kolejnych, które będziesz mierzyła, ok? Dobra. Pani Sylwio? Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy problem z objętością. Tutaj nie będzie takiego dużego problemu. Możemy odjąć kilka warstw, możemy się pozbyć tutaj takiego usztywnienia, opadnie automatycznie suknia i zmniejszy się. Możemy spodnią spódnicę też zrobić mniejszą. Także dla pani, no to ta suknia, teraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Może pani sobie, Ilona, możesz sobie patrzeć w lusterko po prostu, jak ta objętość się zmniejsza. Także naprawdę jej będzie zdecydowanie lepiej teraz, jak jest tak mniej tego materiału tu. Jak jest pani zabrała tutaj z tyłu, to tak czuje się lepiej i na pewno lżej. Bo taką finalną objętość tak naprawdę dostosowujemy już na pierwszej przymiarce. Tak, z panią krawcową. Buty docelowe,
trzeba mieć, żeby długość, jak długość zetniemy, będzie wtedy wszystko naprawdę idealnie i będzie taka mniejsza literka, a nie będzie tak się rozchodziła bardziej na boki. No dobra, to co, jesteś gotowa na kolejną suknię? Tak, tak. Tak? Myślę, że chciałam zobaczyć jeszcze jakieś inne propozycje. Dobrze, a jak się czujesz w koronce? Dobrze, ale... Nie boisz się koronek, czyli jak koronkę widzisz, to nie myślisz sobie o firana czy obróz babci, nie myślisz tak sobie. Zależy jaka koronka, jeżeli ty... Czyli myślisz tak sobie. No to zobaczymy, co powiesz na tę koronkę. Wie pani, co mi chodzi po głowie? Wiem. I to będzie super. No dobrze, no to zobaczmy, jak będziesz się prezentowała w sukni, która będzie koronkowa, będzie miała zdecydowanie większy dekolt, będzie miała delikatne ramionczka, będzie miała inny kolor, więc tak naprawdę w 100% co innego. Tak. Ale skoro tego nie poczułaś, to musimy radykalnie zadziałać. Całkowicie. Ta sukienka zdecydowanie nie jest dla Ilony. To zdecydowanie nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy dalej iść. To co, gotowa? Gotowa. Dobra. Kolejna suknia to zupełnie coś innego. Ja w ogóle lubię pracować na takich bardzo mocnych kontrach. Każda kolejna suknia mierzona przez pannę młodą, staram się, żeby była bardzo inna niż poprzednia, a nie ciągle taka sama, tylko różniąca się jakimiś tam detalami. Druga suknia to było dla mnie ogromne zaskoczenie. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że w takiej sukni mogłabym dobrze wyglądać. Tu jest ten dekolt, są cieniutkie ramionczka, co myślałam, że nie do końca do mnie pasuje, ale jednak ten wzór, aplikacje, ten kolor, no przepiękna, przepiękna jest ta suknia i bardzo mnie zaskoczyła. No i jak jest teraz? Jest piękna, prawda. Jest przepiękna. A miała być z długim rękawem, zabudowana. To można się czasami pomylić. Ta suknia mnie oczarowała przede wszystkim tymi aplikacjami. Te ramionczka są przepiękne, naprawdę. Są minimalistyczne, ale piękna, jest piękna. U Ilony to działa, czyli miało być zakryte, jest odkryte i już wiemy, że jest lepiej. Te ramionczka są bardzo wyjątkowe, bo są cieniutkie, wąziutkie i bardzo ciężko jest znaleźć w sukniach ślubnych właśnie takie delikatne ramionczka. Często właśnie dziewczyny szukają takiego rozwiązania, a nie takich standardowych, nieco grubszych ramionczek. No i właśnie jak ubierają te propozycje, to zawsze są zakochane w tych ramionczkach. Mówią, Jezu, tak lekko się czuję, bo one po prostu ładnie odkrywają ciało. A przez to, że jednak są, to ta suknia jest bardzo wygodna, nie? Bo nie masz tej sytuacji, że jest to sam gorset, tylko masz taką pewność, że coś tą suknię trzyma. A co z dołem? Bo mnie to też jest taka troszkę za obszerna. Można ją zmniejszyć indywidualnie, można sobie cały czas regulować dół. Mhm. Czyli jeżeli będziesz potrzebowała mniejszego dołu, to nie ma żadnego problemu. Oczywiście na pierwszą miarę przynosimy buty i wtedy patrzymy po ścięciu, czy jeszcze chcemy mniejszy dół. Widzę zadowolona. Wyglądasz przepięknie. Pięknie, bo mamy bardzo ładne proporcje, mamy te delikatne ramionczka, mamy ładnie podkreślony biust, tak, bo ty po prostu masz ten biust, więc on tutaj bardzo ładnie jest, delikatnie podkreślony. Tak. Mamy fajnie zrobioną talię przez tą suknię, no i mamy ten dół, jakby, ja lubię te szerokie doły. Oczywiście ty wybierzesz taką szerokość, która tobie będzie pasowała, ale jakby im szerszy jest dół, tym węższa wydaje nam się być talia i tym ładniejsze się robią proporcje. Więc często dziewczyny na początku, jak przychodzą i mierzą księżniczki, nie mierzą, zanim mierzą, to się trochę boją, a potem jak przymierzą, mówią, o Jezu, wcale tak źle w tej księżniczce nie wyglądam. Ja bym nawet powiedziała, że 90% klientek, które przychodzi tutaj, przychodzi z zamierzeniem innego fasonu, czyli przychodzi na przykład po rybkę, wychodzi z księżniczką. Przychodzi po księżniczkę, wychodzi z rybką. Przychodzi po kolorystykę, zdobienia. 90% klientek mówi, proszę panią, ja nie chcę tego, a te 90% bierze właśnie przeciwny fason sukni. Bo księżniczka naprawdę dobrze robi figurze. Talia jest super w księżniczce, bioderka są schowane, tak? A talia jest wtedy jeszcze szczuplejsza. No dobrze, słuchaj, to jest super. Super. I czuję się w niej super. Naprawdę. Cała zdobiona. Ładnie się mieni. Mm-hmm. Super jest ci w tym kolorze, tak, do skóry, bo masz ładną karnację, tak, taką opaloną, zdrową, super. Z ciemnymi włosami też ten kolor bardzo dobrze wygląda. Ciepło, fajnie. Nie jest dla ciebie zbyt taka beżowa, nude kolor, nie przeszkadza ci Nie, bardzo mi się podoba ten kolor. To super.
miała być niestrojna, tak? A tu się mieni. Nie, miała troszeczkę się mienić. Kobieta zmienną jest. Nie, czekaj, troszeczkę miała się mienić, ale faktycznie ta właśnie mieni się bardzo delikatnie, bo jakby tutaj nie ma ozdób w kolorze srebra czy złota. Dokładnie. Są tylko białe aplikacje, które świecą się, mienią się na biało. Tak, odbijają światełko ładnie. Tak, ten błysk jest taki super subtelny. I w oku masz ten błysk, ten sam co na sukni. No dobra, ale chyba jeszcze coś zmierzymy, co? Możemy spróbować, ale wydaje mi się, że koniecznie, porównajmy sobie. Tak. Może całkowicie coś innego. Może teraz jeszcze zupełnie co innego. Czym chcesz coś? Spróbować rybkę, tak żeby mieć pewność, że to na przykład nie jest to, a może to się okaże, że to to. Czy chciałabyś spróbować na przykład zupełnie gładkiej sukni? Klasyka. Myślę, że chyba gładką. Taką klasyczną. Klasyczną to mamy. Mamy super klasyczną. Dobra, to ja przynoszę klasyczną. Dobra, to zasłaniamy. Suknia numer 3 to absolutny klasyk z przepięknej, gładkiej, mięsistej tkaniny z ozdobnym paskiem w talii. No i jak teraz? No jest piękna, ma coś w sobie i ta kokarda też jest urocza. Chyba nie czuję się w niej. Jakoś... Wydaje mi się, że ta poprzednia była zdecydowanie taka moja. Lepsza. Czuła się bardziej. Tak. Ta suknia jest wyjątkowa, ma coś w sobie i ma przepiękną kokardę na plecach. Podkreśla talię, aczkolwiek nie czułam się w niej dobrze. Właśnie o to chodzi, dlatego też ja zawsze namawiam do tego, żeby mierzyć wiele sukien, bo po prostu jak się ubiera tę, która ma być właśnie tą suknią najważniejszą, to po prostu to się czuje. I często to jest zupełnie inna suknia niż pomysł, z którym przychodzimy w głowie, dlatego tak warto jest zmierzyć bardzo różne od siebie suknie i po prostu znaleźć ten swój styl, znaleźć po prostu tą wyjątkową kreację. Chociaż dziewczyny często, jak są tutaj, I widzę, że otwieramy te gotarki i one mają taką skwaszoną minę, to jestem pierwsza, co mówię, dobra, ściągaj. A one tak, ale już? No tak, no widzę, że jesteś niezadowolona, ściągaj ją. To widać po buziach. Prawda? Bardzo. Jakby... Tam taki był błysk, radość w oku. Tak, bardzo mocno tu bazujemy na emocjach. To jest jakby też bardzo ważny element w wyborze sukni. Więc jak tu mamy no to Przygaszona jesteś taka w tej sukni. Trochę żałuję, że nie ma teraz ze mną mojej mamy, bo na pewno by mi doradziła. No właśnie. Znaczy zazwyczaj dziewczyny oczywiście przychodzą tutaj z doradcami swoimi, są mamusie, tatusiowie, siostry. No dobra, dzisiaj jestem ja, jest pani Małgosia, ale poczekaj, jak ci mało, to jeszcze możemy kogoś zawołać, niech powie jaką ma opinię, nie? Dokładnie. U nas jest zawsze tu masa dziewczyn. My szczerze mówimy zawsze. To może panią Martę. Pani Marto! Pani Marta, to jest nasza panna młoda, mierzy kolejną suknię. No dobra, nie mówimy, co panna młoda o niej myśli, niech pani powie. Czy tak, suknia jest na pewno niesamowicie elegancka, wręcz bym powiedziała królewska. No jest to taka klasyka, która nam się obroni, jest na pewno ponadczasowa. Zna się kobieta. Natomiast mam wrażenie, że wyglądasz w niej tak troszkę ciężko i chyba nie czujesz jej, prawda? No nie, tutaj to nie właśnie rozmawiałyśmy, że jednak to nie jest ta suknia, którą sobie gdzieś tam w głowie wymarzyłam. Chociaż jednak okazało się, że zupełnie coś innego. Tak. No ale wszystkie mamy takie wrażenie, że to nie jest zupełnie ta kreacja. Dokładnie. Oczywiście tą kreację można bardzo mocno jeszcze zbudować odpowiednimi dodatkami, odpowiednim welonem. Ona jeszcze może zdecydowanie zmienić ten swój wygląd, natomiast no jak tego nie czujesz, to w ogóle nawet nie ma co próbować, bo jest jakby taki wybór w tych sukniach, że nie ma co puszować propozycji, której po prostu panna młoda nie czuje. Dokładnie, nie widać tutaj emocji na twarzy, nie widać tego błysku w oczach, tak? No właśnie, widzisz, wszystko się zgadza, nikt tu nie kojarzy, wszyscy mówią to samo. No dobrze, czyli co? Prosta gładka odpada. Tak, tak. Wydawałoby się, że ta suknia powinna tak fajnie zbalansować dosyć mocną urodę Ilony, ale coś tu nie działa. To nie jest ta propozycja, no i na jej twarzy widzę, że to definitywnie nie jest ta propozycja. Ja czuję, że wśród tych sukienek ty już masz swoją faworytkę, ale ja chciałabym, żebyś jeszcze coś przymierzyła. Czuję jakiś taki niedosyt. Masz jeszcze czas, prawda?
Tak, jeszcze troszkę czasu. Poświęcisz nam moment. No dobra, to przybierzmy jeszcze jedną suknię, okej? Okay? Okej. Okay. No dobra. No i miałam przymierzyć z Iloną tylko 3 suknie, no ale nie byłabym sobą, gdybym po prostu tutaj nie zadziałała, ale czułam, że po prostu jest taka potrzeba. Trzeba było znaleźć kolejną suknię. No i znowu zupełnie inną. Za duże emocje. To jest, Jezu, mogę chyba powiedzieć, ulubiona suknia Pani. Moja, z mojej kolekcji. Pani idzie, często zdarza się pomieszać plany przyszłej panny młodej. Dała suknię, która nie pomyślałabym, że do mnie pasuje, ponieważ jest bardzo, bardzo zabudowana tu ze stójką. Ale skradła moje serce, co chyba widać. Taka królewska, no, wyjątkowa. Też będę płakać. No i właśnie czasem ta suknia wyzwala właśnie takie emocje. Pomimo tego, że od wielu lat pracuję z pannami młodymi, to będąc tutaj w salonie i widząc ich wzruszenie w momencie, jak mierzą taką już tą wymarzoną suknię ślubną, to ja też bardzo mocno odczuwam te emocje, bywa, że się wzruszam. Staram się czasami tego po sobie nie pokazać, nie chcę być taka miękka, więc tam lecę na zaplecze i ocieram łzy, ale lubię te emocje. W ogóle mam wrażenie, że trochę jestem od nich uzależniona. Jest piękna. Opłacało się zaryzykować. Ja jestem taka wredna, często pannom młodym daję zupełnie inne suknie niż te, które chcą. No ale potem dzieją się czasami bardzo fajne sytuacje, więc... No jest bomba, jest pięknie. No, ja przyznam, że jestem totalnie zakochana w tym modelu sukni. Pamiętam, że jak ją projektowałam, gdzieś tam faktycznie w głowie miałam te takie królewskie wesela. Ta suknia ma taką moc, ona jest tak piękna, tak elegancka, tak wyjątkowa, tak szykowna. No naprawdę zawsze bardzo mocno gratuluję tym pannom młodym, które u mnie w salonie wybierają te suknie. Na takie emocje. Pani Małgosia mówi na pewno. Poczekaj, panna młoda musi to powiedzieć. No dobra, ale zobacz, jesteś tu pod szyję zakryta. Mimo wszystko czujesz się w tym wszystkim ale dobrze. Ale jednak jest nie coś takiego, że założyłam i wiem, że to jest ta. Jesteś pewna, że to jest ta suknia? Tak, jestem pewna. Jest, jak ja się czuję, cieszę, że docisnęłam i po prostu jeszcze w jedną ją wcisnęłaś. Tak, tak. Ja bardzo dziękuję. Jak jesteś przekonana, że to jest ta suknia, to kolejnym krokiem jest zebranie miary z ciebie. Tak, żeby suknia, która będzie na ciebie przygotowywana, była już uszyta najbardziej perfekcyjnie, jak to jest tylko możliwe, bo zależy nam na tym, żeby na tych przymiarkach wprowadzić już tylko takie jak najdrobniejsze poprawki. Więc ta suknia, która już przychodzi dla ciebie, musi być po prostu prawie idealna. Tak. Bo jakby ta suknia jest już na tyle bogata i sama w sobie piękna, że wiele tutaj nie trzeba. Także oczywiście welon, delikatna biżuteria. Gładki. To jest moje marzenie, długi welon. Tak. I tak właśnie będzie na koniec. No to co? Działamy dalej. Nie mogę się doczekać. To jest ta suknia i faktycznie czuję, że to jest to i nie potrzebuję już żadnej innej. W makijażu Ilony postawiłem na zaakcentowanie oka. Wykonałem delikatne i rozświetlone smokey eye, które powiększa jej oko, a kolory w nim użyte podkreślą kolor jej tęczówki. Do sukienki, którą wybrała Ilona, idealnie będą prezentować się hollywoodzkie fale, które dodadzą jej jeszcze więcej kobiecości. Ilona, jak ja się cieszę, że ja cię widzę. No ja się jeszcze nie widziałam. Ale rozumiem, że to jest ten moment, w którym już chciałabyś się zobaczyć. Myślę, że tak. Tak? Jestem już gotowa, tak. Na pewno? Na pewno. No dobrze. No to co? Lustereczko, powiedz przecie. 3, 2, 1. Jest pięknie. Mogę podejść bliżej? No jasne, pooglądaj się.
Tak, to jest to na pewno. Welon długi, tak jak marzyłam. Cyklorama to jest bardzo ważne miejsce w naszym salonie. Po pierwsze dlatego, że w większości salonów jest zakaz robienia zdjęć. U nas zdjęcia można robić, nawet do tego bardzo mocno zachęcamy i przygotowaliśmy specjalnie do tego celu właśnie cykloramę, na której jest profesjonalne oświetlenie, więc dziewczyny w każdej przymierzonej sukni mogą sobie tam wejść, ofotografować się, żeby potem pamiętać, jak w której sukni wyglądały. A po drugie, szczególnie teraz w tych czasach, kiedy jest COVID i mamy ograniczoną liczbę osób, które mogą przebywać w Concept Store jednocześnie, to jest fajny sposób w momencie, kiedy dziewczyny łączą się telefonem z najbliższymi, że mogą pokazać się na gładkim tle, w dobrym świetle, nic nie zaburza tego, jak wygląda po prostu panna młoda w sukni. Moje drogie, zapraszam Was serdecznie do mojego Concept Store w Warszawie. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym jestem przekonana, będziemy w stanie spełnić Wasze najskrytsze marzenia dotyczące Waszych ślubnych stylizacji. Znajdziecie tutaj oczywiście najpiękniejsze suknie ślubne, ale oprócz nich masę akcesoriów, które są na ślub niezbędne. I co ważne, oprócz stylizacji panny młodej, jesteśmy również w stanie przygotować stylizację dla pana młodego, ale również całej Waszej rodziny. Dla świadkowych, druhen, mamy, taty, babci, możecie tutaj znaleźć dosłownie wszystko, czego dusza pragnie. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!